No i witamy z powrotem na działce. Dzisiaj jesteśmy z pomocnikiem. Pomocnik. Siemanko. Wykopaliśmy 3 metry ostatnio. Teraz w tej chwili rzuciliśmy pierwszą rurę, bo woda podeszła. Rzuciliśmy pierwszą rurę, tam już gdzieś widać w oddali wodę. Co? I powoli tutaj jak widać nitujemy, zaraz będziemy, za chwileczkę będziemy, co będziemy? Będziemy owijać to taśmą wszystko i następnie ślamować. Zaraz zobaczycie efekty. Jedziemy. To znaczy ślamować? To znaczy to, co przed chwilą robiliśmy. Czyli tym rzucać. Dobra, to wrzucę. Ja sobie koszulkę poprawię. No to jest poprawna ręka, tylko odwrotnie. O tak. No, w domu masz rękawiczki. Specjalnie dla ciebie kupione. To nie, po co brać? Lepiej taty zepsuć. Idu. Jak idzie? Ja, no tego nie mogę podnieść. Powoli coś tam idzie. A tu błotko. A tu dalej. Tak, jest. A tu dalej jest błoto. Wariator? Powoli coś tam idzie. W nocy albo wieczorem, jak nas tu nie było na działce. Patrz, i patrz. Trochę gadałem, to kamery wyłączone. No się nie zgapłem, że jest wyłączona kamera. Słuchajcie. No i dzisiaj mimo wielkich chęci i pomocnika udało się niestety tylko metr wykopać, ale zawsze to metr bliżej wody. Co prawda jakaś woda już się pokazała, może spróbujemy to zademonstrować. Musimy wziąć poważny sprzęt do pomiarów, latarkę. Nie ma wody i szału. No, wzięliśmy poważny sprzęt, coś tam na dole się pojawia. Niestety, o, pomocnik tutaj działa też. Jak pomocnik, znalazłeś skarb? Nie. No, nie ma skarbu, ale jest ale woda. Jutro jeszcze będziemy szukać. Jutro będziemy dalej szukać. Także jest jak jest. Zawsze metry do przodu. Syn zmęczony. Mam nadzieję, że szybko padnie. Nie padnie szybko. No to będziemy się uczyć w domu. No, także dzięki za uwagę i do następnego. Pozdro.